Cześć, jest godzina 11. Ja dopiero wstałam. Powiem wam, że wczoraj skończyłam dzień bardzo późno, tak jak zapowiadałam. Jeszcze jestem nieuczesana, nieumyta. Wszystko jest porozpiściane. Nie, tego słowa nie mogę użyć. Porozwalane. Biorę szybko się za montowanie wczorajszego odcinka, bo jeszcze jest u mnie na telefonie, nawet nie. Nie w laptopie, ale nie było sensu siedzieć to do rana i tego montować. Nic ponad siłę. I tak się dzisiaj pojawi na pewno. Jej, zostałam nominowana do babeczkowej wyliczanki. O wszystkim opowiem wam w osobnym filmie. Dzisiaj prawdopodobnie ją nakręcę. Czuję się mega rozczarowana. Próbowałam zrobić coś a la kluski leniwe z batata, z mąki, z cieciorki i z sera białego. Jakie to było ohydne. Nie do jedzenia kompletnie, totalnie, nie polecam i ble. Fatalne. Co na obiad zatem? Nie wiem, coś będę musiała pokombinować. Wczorajszy film się renderuje. Ale muszę tutaj... No wiem, że zostało odłączone, bo sama odłączyłam. Dopiero 17%. No, także dzisiaj będzie opóźnienie niestety, jeżeli chodzi o vlogaska z wczoraj. Ale spoko, będzie na pewno. Sytuacja moja nie zna granic. Sytuacja razy milion. Mój program do obrabiania wideo właśnie się skraszował, wywalił i muszę jeszcze raz wszystko od początku. Tak sobie myślę, że może to jest ten moment, w którym warto włożyć telefon na statyw i trochę te bukowie ponagrywać. Co wy na to? W ogóle dajcie znać, czy lubicie, jak robię te zadania z tej książki, bo tak się zastanawiam, czy je w ogóle robić, czy nie robić. W ostatnim, czyli dzisiaj wyrzucanym, czyli wczoraj widzianym przez Was na przykład w ogóle nie ma nic, żadnych wzmianek o tej książce. Jestem ciekawa, czy w ogóle wmontowywacie w te filmy. Wczoraj trochę zadań porobiłam, w sumie nagrałam je, ale mam problem z długością tych vlogów. Mianowicie, jakbym tak popłynęła, miałoby i godzinę. Wiem, że to jest za dużo i może zanudzić wszystkich, dlatego staram się ograniczyć o 20 minut, dlatego zastanawiam się. Stąd to moje pytanie o tą serię. Czy wy ją w ogóle lubicie? Czy lubicie, gdy gadam do was o tej książce i o tym, do czego ona namawia? Bo jeżeli tak, jeżeli to jest dla was atrakcyjne i fajne, to sobie pomyślałam, że mogłabym rzucać osobno. Rano powiedzmy vlogi, a wieczorem serię z The Book of You. No dobrze, ale podziałajmy. Więc wczoraj zrobiłam własne przykazania i myślę, że to może Was zainteresować. Love. Szóste. Własne przykazania. Dlaczego by nie wymyślić się swoich osobistych przykazań? Dziś przez chwilę zastanów się, co jest dla Ciebie ważne i utwórz trzy swoje przykazania. Na przykład myśl pozytywnie lub stawiaj rodzinę na pierwszym miejscu. Wypisz je poniżej. Ja stworzyłam 10, bo przychodziły tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedno za drugim, nie wiem dlaczego, taki przypływ pewnych zasad. Pierwsza, wierz w siebie, tego chyba komentować nie trzeba. Dwa, nie poddawaj się lenistwu. Bardzo. Trzy, rozwijaj swoje pasje. Dlatego nagrywam na YouTubie, żeby trochę zmotywować siebie, innych, podzielić się tym, co lubię, podzielić się swoją osobą i swoim życiem. 4. Rodzina jest najważniejsza. 5. Nie pozwól, aby Twój wygląd Cię ograniczał. Tu chciałabym chwilę się zatrzymać. Ja zmarnowałam wiele dobrych i ciekawych znajomości przez to, że bałam się z kimś spotkać, kogo znałam z internetu. Bałam się, jak będę odbierana. Od przeszło 5 lat stosuję zasadę, że mój wygląd nie może mnie ograniczać w niczym. I zawsze, ale to zawsze, gdy mam okazję poznać koleżankę, kolegę, z którym koresponduję internetowo, to nie waham się nawet 5 minut. No i w sumie tak jest, tak się stało, że jestem już trzeci rok w związku z chłopakiem, którego właśnie w ten sposób poznałam.
Sześć. Nie bój się zmian. To też jest dla mnie ważne. Ja wam powiem, że zastałam się w swoim życiu, nic się nie zmienia. I chyba trochę boję się tego wszystkiego. Wybieraj ostrożnie ludźmi, którymi się otaczasz. To jest bardzo ważne i przepraszam, los mi stwierdzi, o Boże, będę się z kimś kłóciła. Wybierz ludzi, z którymi się otaczasz. To bardzo ważne, dlatego że już nieraz się sparzyłam, wiem, że znajomość jest weryfikowana przez czas, przez pewne zdarzenia, ale trzeba naprawdę zastanowić się, kogo mamy dookoła siebie. Nie bądź doskonała i nie oczekuj od siebie doskonałości. To jest chyba zasada, złota zasada dla każdej z nas. Nie rób głupot. Ja czasami niestety robię głupoty, pomimo, że wiem, że nie jest to dobre. Kochaj siebie i swoje ciało. Najważniejsze. Bez tego ani rusz. Dobrze. Cóż my tu możemy jeszcze zrobić? Rodzinny posiłek. Pyszne jedzenie w towarzystwie osób, które kochasz, jest jedną z największych przyjemności w życiu. Poświęć trochę czasu, by przyrządzić domowy posiłek. Śmieję się, ale zaraz wam powiem dlaczego. Dla całej rodziny dziś lub w tym tygodniu. Usiądź przy jednym stole z bliskimi. Może to być twój partner, kilkupokoleniowa rodzina lub kumple, z którymi dzielisz mieszkanie. I delektuj się smacznym żarełkiem własnej roboty. Śmiać mi się chce niesamowicie, dlatego że dzisiaj naprawdę z mamą starałyśmy się zrobić pyszne kluski leniwe. Mama, oczywiście metodą tradycyjną, ziemniaków, sera białego, zwykłej mąki pszennej. Ja natomiast z mąki z cieciorki, batata i również sera białego. Jedne i drugie powiem wam, że były tak fatalne, tak niejadalne, tak z bólem serca wylądowały w koszu na śmieci. Jestem za tym, żeby nie marnować i nie wyrzucać jedzenia, ale to było nie do przełknięcia. Było nam tak przykro z tego powodu. Najpierw spróbowałyśmy moich. Nie wiem, czy z tą mąką się coś stało, czy ona się jakoś utleniła, ale miała ohydny smak. Mąka z cieciorki jest paskudna. Piosenka mająca moc. Muzyka wpływa na wszelkie nasze odczucia i działania. Dzięki niej możemy lepiej się czuć, szybciej biec, uśmiechać się, płakać, przypominać sobie jakieś przeżycia. Dzisiaj posłuchaj piosenki, która silnie na ciebie działa. Jaki wywołuje efekt? Słuchajcie, ja mam kilka takich piosenek. Uwielbiam Sean Paula. Przy nim biegałam zawsze i powiem wam, że naprawdę dawało to takiego kopa do biegania niesamowitego. Wyglądało to tak, że mniej się męczyłam, mniej nie myślałam o tym, co jest teraz, bardziej zatracałam się w tym, co robię. I była to dla mnie taka typowa playlista, gdzie był rytm du. I w ten rytm się wsłuchiwałam, biegłam. Natomiast jeżeli chodzi o takie relaksacyjne, to bardzo lubię muzykę klasyczną. Przy niej się niesamowicie odprężam, relaksuję. Lubię sobie wrzucić Mozarta gdzieś z boku. Oj, bardzo lubię operę wrzucić z YouTube'a, no niestety. Zapalić przygaszone światło i w ten sposób odpoczywać. Wtedy bardzo lubię czytać, jeżeli mam. A z polskich mam jedną piosenkę, którą słucham chyba od 7 lat. Jest to rejestry z koncertu Pijamy Porno, gdzie Kutek z Indios Bravo zaśpiewał Nikt tak pięknie nie mówi, że się boi miłości jak ty. I powiem wam, że ta piosenka we mnie wywołuje wszystkie dobre emocje i odczucia. No, uwielbiam. Włączam i odpływam. Nie ma mnie. Kocham tą piosenkę. No nie mogę, ale mogę ją wam w sumie podlinkować. Nie mogę jej puścić, bo to będzie pewnie z tymi prawami autorskimi związanymi, ale mogę w linku dać. Ciekawa jestem, czy będzie tak samo pozytywna dla was jak mam. Ja w ogóle uwielbiam Gutka. Jest dla mnie guru muzyki. W sumie to chyba trochę takiej alternatywnej, bo to jest muzyka niszowa, ona nie leci w radio. Wiem, że jakiś czas temu w antyradio ją Budkę dawali, no ale to jakiś czas temu, teraz nie słucham w ogóle radia. No dobra, jednak tyle, jeżeli chodzi o The Book of You. Powiem wam tak. Mega podoba mi się ta książka. Nie sądziłam, że tak się z nią zaprzyjaźnię. I jest po prostu dla mnie magiczna. Bardzo lubię z nią spędzać czas. Daje mi do myślenia bardzo.
No dobrze, a teraz schodząc z tematu, chciałam pogadać tak po prostu o dniu codziennym. Jak nie urok, to sraczka. Znacie to powiedzenie, ale ja mam wrażenie, że ostatnio moje życie się nim kieruje. Zaczęłam się dobrze czuć, wczoraj się chwaliłam, że czuję się pierwszy dzień rewelacyjnie, a dzisiaj czuję, że łapie mnie angina, boli mnie gardło, bolą mnie zatoki. I jak nie urok, to sraczka. Cudnie. Za półtora tygodnia wesele, a ja mam nadzieję, że do tego czasu albo już się zdążę wychorować, albo to choróbsko w ogóle nie przyjdzie. Macie jakieś takie swoje metody na to, żeby tą chorobę odciągnąć od siebie, odepchnąć? Nie wiem, może jakieś leki, domowe sposoby? Nie wiem, nie wiem, no podpowiedzcie coś. Chciałam dzisiaj coś poczytać, tylko sama nie wiem co. Mam ochotę na coś lekkiego, przyjemnego, zwiewnego i aby już nie młodzieżowego. Jestem, słuchajcie, przymączona totalnie młodzieżówkami. Ja jak zaczęłam czytać młodzieżówki, już nie byłam, że tak, chociaż byłam taką starszą młodzieżą, miałam 21 lat, teraz mam 30 już ponad. Jestem po prostu zmęczona tematem. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale, Monika z Nekchapter zaprosiła mnie do zabawy w babeczkową wyliczankę, w której bardzo chętnie wezmę udział. I moja babeczka, mój torcik babeczkowy będzie składał się ze składników zarówno z nieco starszym wiekiem i młodszym wiekiem. Mam nadzieję, że spodoba Wam się moja przeplatanka i moje składniki na babeczkę. Miałam film dzisiaj nagrać, natomiast dzisiaj mam dzień bez makijażu, dlatego że wszystkie pędzle są brudne. Wczoraj miałam je umyć, nie umyłam, zabrakło mi czasu. Co więcej, postanowiłam swoje to do wypisywać i odznaczać, co zrobione, co zrobione, co zrobione, bo jest ostatnio mi jakoś ciężko i zmotywować się do najdrobniejszych czynności życiowych, jak i do tych poważniejszych. Dlatego muszę zacząć prowadzić skrupulatnie organizer. Chciałabym być osobą poukładaną, ale nią nie jestem. Pracuję nad tym, jak mogę. Nie zawsze mi wychodzi. To znaczy nigdy mi nie wychodzi. Zastanawiam się, czy my dzisiaj będziemy się jeszcze widzieć, czy coś nagrywamy. Mam nadzieję na resztę dnia spędzić na lenistwie błogim i na oglądaniu jakichś filmów, czytaniu książki. W sumie nie wiem, co ja. Idę chwilę popracować, później poczytam i będę lenuchowała. Wezmę koc, napiję się gorącej herbaty, gorzkiej. Zmęczona jestem tą dietą, wiecie? Serio. Półtora miesiąca. Myślałam, że po miesiącu będzie z górki. Nie jest. Dobra. Pa! Przez brwiami sama. Oprócz tego powiem Wam, że dostałam infekcję gardła. Ledwo mówię, jak mówiłam wczoraj, jaki urok jest to sraczka. Nie wiem, jak ja jutro będę z Wami gadała. Jakoś damy radę. Jaki efekt mam na rzęsach po własnej hennej? Pamiętacie ten film z regulacji z henny od kosmetyczki? Myślę, że różnica jest niewielka, a trzy dychy w kieszeni zostały. Do kosmetyczki musiałabym chodzić co tydzień albo i częściej, żeby mieć taki efekt jak chcę. Chyba będę sama pracowała jednak na piękne brwi.